Alchemia i Amory w kuchni. Pod taką nazwą odbył się w Grubnie konkurs dla uczniów klas gastronomicznych z naszego województwa. Walentynkowa rywalizacja miała nie tylko pokazać możliwości wykorzystania kulinarnych afrodyzjaków, ale również przypomnieć te z nich, o których powoli zapominamy. W jakim sensie w zamyśle jest to, żeby pokazać przy okazji święta walentynek jakieś afrodyzjaki. No i są elementy tutaj, jeżeli chodzi o produkty, no, gdzie występują tak zwane afrodyzjaki. Jeżeli chodzi o te produkty, o których tu mówimy, to topinambur, na przykład, nie wiem, mogę wymienić jeszcze tam pasternak, salsefia, to są, że tak powiem, produkty, które odkupujemy, gdzieś tam były zapomniane latami i chodzi o to, żeby teraz jakby to nowe pokolenie poznało te produkty i w zastosowaniu w daniach konkursowych myślę, że to jest niesamowite wyzwanie dla nich. Zobaczymy, jak im to wyjdzie, bo tak jak mówię, najprostsze rzeczy można popsuć, a zależy nam na tym, żeby w jakiś sensie zaaranżowali te produkty w tych swoich daniach, w tych swoich potrawach. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Powiem tak, młodzież mierzy się z bardzo trudnymi produktami dzisiaj. Dziś na tapecie mamy kalmara, mamy kaczkę, jeśli chodzi o desery mamy jabłko i gruszkę. Wydawałoby się, że to bardzo proste, fajne składniki, wystarczy je dobrze przygotować i podać. Jestem bardzo ciekaw wyników tych prac, bo tak jak mówię, są to trudne produkty, wymagające produkty, trzeba je dobrze zestawić. Z tego co widzę, co dzieje się na sali, młodzież naprawdę wykazuje się niesamowitą wiedzą, wielką wyobraźnią i naprawdę nie mogę się doczekać tego, co zrobią, no ale o tym będziemy rozmawiać po ogłoszeniu wyników. Oczywiście wyzwanie podjęli również uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, dla których gotowanie z tak wymagających produktów zdaje się nie stanowi żadnego problemu. Będzie na przystawkę grillowany kalmar z pierożkiem z soku z pomarańczy, tutaj mam przygotowane już i będzie wypełniony taką espumą, pianką z jarmużu i też z odrobiną jeszcze soku z pomarańczy, który będzie sam w samym tym farszu. Na danie główne będziemy mieli kaczkę gotowaną sous vide, będą buraki w glazurze, będzie sos winno-rozmarynowy. Co tam jeszcze będzie na... miała być skorzone ranie, niestety skorzone ranie dojechała, będzie topinambur. Z części zrobimy chipsy na oleju, takie tradycyjne chipsy, a drugą część przesmażymy na maśle i upieczemy w piecu. Chyba tak naprawdę nie ma takiego sprawdzonego sposobu. Ta kuchnia jest sama w sobie, jest bardzo dużym afrodyzjakiem, przynajmniej ja tak uważam i myślę, że każdy sposób gotowania jest dobry jako formą afrodyzjaku. Efekty prac młodzieży nie tylko niesamowicie wyglądały, ale też i smakowały. Sporym sukcesem rywalizację zakończyli uczniowie ZSP, którzy zajęli drugie miejsce. A więc chyba można się spodziewać, że rosną nam kolejne kulinarne talenty. Jest to trudne, żeby wyłowić taką perełkę na samym konkursie. Na konkursie widzimy dania, do których młodzież się przygotowuje. Oni znają te produkty, przygotowują się do konkursu i jesteśmy w stanie ocenić ich pracę. Natomiast najlepszym sposobem, żeby wyłapać takie młode talenty, są praktyki. Współpracujemy z wieloma szkołami w regionie, przyjmujemy wielu praktykantów, wielu stażystów i muszę powiedzieć, że wiele osób udało nam się w ten sposób złapać. Co przykre, żadna u nas nie została, wszyscy pojechali do dużych miast i robią karierę w dużych znanych restauracjach.